Święta Bożego Narodzenia zbliżają się naprawdę wielkimi krokami, ale zanim dojdziemy do Bożego Narodzenia, to po drodze mam jeszcze jedno bardzo ważne dla każdego fana LEGO wydarzenie. Black Friday. Czego możemy spodziewać się po Black Friday w kontekście LEGO w roku 2021? Zostańcie ze mną, a wszystkiego się dowiecie. Zanim jednak dojdziemy do Black Friday, mamy przed sobą jeszcze tak zwany Weekend VIP. Co oznacza dla nas ten Weekend VIP? Ano przede wszystkim, że będziemy mogli zgarnąć podwójne punkty VIP-owskie, co przy prostej kalkulacji można przeliczyć na około 10% cashbacku przy zakupach zestawów LEGO. Co to są punkty VIP-owskie? Przy zakupie każdego jednego zestawu LEGO w sklepie oficjalnym LEGO.pl lub w sklepach stacjonarnych, tych autoryzowanych we Wrocławiu i dwóch sklepach w Warszawie, dostajemy tak zwane punkty VIP, oczywiście o ile posiadamy kartę VIP, a karta VIP jest do wyrobienia za darmo. Tak czy inaczej, robiąc zakupy dostajemy punkty VIP-owskie, które można wymieniać na różnego rodzaju zestawy promocyjne, gadżety, wejściówki do Muzeum LEGO, ale przede wszystkim na zniżki na zakupy w sklepach stacjonarnych, online oraz o dziwo przez telefon. Mniej więcej można przeliczyć, że te punkty przeliczają się na mniej więcej 5% cashbacku. Nie jest to takie proste, bo trzeba osiągnąć pewien próg. To znaczy za poszczególne kwoty punktów można odebrać poszczególne zniżki. I tak, za 600 punktów odbieramy zniżkę w wysokości 20 zł, za 1200 punktów w wysokości 40, aż do 12 000 punktów wtedy dostajemy zniżkę na 400 zł. Tak więc bardzo opłaca się je zbierać, a podczas tego weekendu zgarniemy ich podwójną pulę. Fajnie. Co to oznacza dla nas fanów LEGO? Ano, że wkalkulowując w cenę ten cashback, może się okazać, że niektóre z zestawów możemy kupić taniej niż u innych resellerów. W zasadzie taniej niż u resellerów. Szczególnie jeżeli chodzi o zestawy, które mają niebawem zniknąć z półek sklepowych, bo one zaczęły już u resellerów drożeć. I tak na przykład piraci z Zatoki Barracuda kosztują w internecie najtaniej 999 zł. A jeżeli będziecie mieć trochę szczęścia i traficie na taki zestaw w sklepie stacjonarnym LEGO, można go dalej zgarnąć w cenie 899 plus te 10% cashbacku. Ale podwójne punkty VIP-owskie to nie jedyna atrakcja tego weekendu, bo no bo oczywiście jak to jest w zwyczaju przy okazji zakupów, na stronach LEGO i w sklepach LEGO będziemy dostawać gratisowe zestawy. I tak przy zakupach powyżej 780 zł dostaniemy zestaw numer 40484 podwórko Świętego Mikołaja zawierający 317 klocków. Zestaw prezentuje taką małą panoramkę podwórka Mikołaja, jedna minifigurka, trochę śniegu, renifer zrobiony z klocków. Być może nawet jeden element z naddrukiem z napisem North Pole, zobaczymy, reszta wydaje się być naklejkami. To oczywiście nie jedyny gratis, bo przy zakupach powyżej, pozwólcie mi, że sprawdzę, 1102 zł, ciekawa kwota swoją drogą, dostaniemy znak z metalową puszką w stylu retro, można sobie połamać język, tak naprawdę plakietkę z grafiką metalowej puszki z oryginalnym pierwszym logo LEGO. Czy jest to fajny gratis? Zobaczymy, jeżeli uda mi się go zgarnąć, to na pewno pojawi się na kanale. Poza tym będziemy mogli skorzystać z specjalnych ofert VIP, to znaczy na przykład wymienić nasze punkty VIP-owskie nie na zniżkę, a na zestaw promocyjny prezentujący stary aparat, 2000 punktów VIP będzie on kosztował. Moim zdaniem zestaw dość średni, ja go sobie pewnie odpuszczę i wykorzystam moje punkty VIP-owskie raczej na zniżki na różne zestawy, które zamierzam zakupić. Hol zakupowy też na pewno po tych atrakcjach się pojawi. Są też informacje, że mogą w centrum VIP-owskim pojawić się jakieś promocje jednodniowe, jednotygodniowe. Chodzą ploty o takim polarnym kocyku, który teoretycznie mógłby być do zgarnięcia w Cyber Monday, ale zobaczymy, może już podczas weekendu VIP będzie można te punkty wymienić właśnie na jakieś specjalne świąteczne gratisy. A jak już obkupimy się w weekend VIP, to wtedy wjeżdża Black Friday, czyli kolejna okazja, żeby zrobić kolejne duże zakupy. 26 listopada się zaczyna, trwa do Cyber Monday 29 listopada i oczywiście utrzymuje się promocja podwójne punkty VIP, czyli 10% cashbacku.
26 listopada będzie miał również premierę jeden z najbardziej oczekiwanych zestawów tego roku, UCS serii Star Wars, czyli AT-AT. Monstrualny zestaw, wielki behemot, ponad 7000 elementów, 9 minifigurek. Z tego co widziałem na różnych previewsach w internetach, na YouTubach, wygląda naprawdę kozacko. 3599 zł, jego cena to jedyny minus. Ale może podczas weekendu VIP nazbiera się punktów promocyjnych, wjedzie potem ten zestaw trochę taniej, oby, może, zobaczymy, niczego nie obiecuję. Przy zakupach 26 do 29 listopada, jeżeli zdecydujecie się natomiast na kupienie tego AT-AT, dostaniecie zestaw gratisowy, zestaw promocyjny z mieczem świetnym Luke'a Skywalkera. Tutaj pojawi się link do zapowiedzi zestawu AT-AT i miecza świetnego Luke'a Skywalkera, które nagrałem już wcześniej. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością szczegółów, to tam Was też odsyłam. Oczywiście podczas weekendu Black Friday również będziemy mogli zgarniać promocyjne, gratisowe zestawy przy zakupach. Plotki mówią, że utrzyma się promocja na zestaw Podwórko Świętego Mikołaja, że również przy zakupach powyżej 780 zł będzie można go zgarnąć, ale ploteczki mówią też o tym, że przy zakupach w sklepach stacjonarnych powyżej 40 dolarów w Stanach, czyli 160-200 zł, coś takiego bym celował, będzie do zgarnięcia, przypominam, tylko w sklepie stacjonarnym, choinka Lego, być może to się sprawdzi, chciałbym, żeby się sprawdziło u nas, nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy ta promocja będzie obowiązywała w Polsce, ale trzymamy mocno kciuki, choinka wygląda fajnie, kilka groszków przezroczystych, imitujących lampki, kilka fajnych zielonych elementów, fajny dodatek, jeżeli ktoś chciałby zrobić jakiegoś świątecznego moca. To na razie wszystkie potwierdzone informacje, jakimi dysponujemy, ale przypominam, że w zeszłym roku podczas weekendu Black Friday na stronie LEGO, poza gratisami, promocjami, dodatkowymi zestawami i premierami, w zeszłym roku był to chyba Batwing, mieliśmy też dość rzadko spotykaną rzecz, czyli po prostu zniżki cenowe na zestawy wycofywane z produkcji. I tak na przykład Tentative Force, statek również z Gwiezdnych Wojen, można było kupić za minus 20%. Ten zestaw kosztował około 1000, więc być może, więc oczywiście po zniżce już kosztował 800 zł, a nie ten 1000 zł. Więc być może sytuacja się powtórzy i te wycofywane zestawy będzie można kupić taniej. Oczywiście nie wszystkie jakieś wybrane, ale może się zdarzyć, że ten, na który polujecie, będzie do wyrwania minus 20% taniej, z podwójnymi punktami VIP-owskimi i jakimś gratisem, co stanowiłoby naprawdę mocną ofertę. No, ale co się wydarzy tak naprawdę, nie wiadomo. Może się okazać, że oferty będą świetne, może się okazać, że będą trochę gorsze. Na pewno warto czuwać i je sprawdzać. No bo tak jak już mówiłem, to może być najlepsza okazja, żeby uzupełnić swoją kolekcję o te zestawy, które już wychodzą z produkcji, które wychodzą już z oferty oficjalnej LEGO i nie będą dostępne, i żeby je zakupić w całkiem atrakcyjnych cenach, nawet taniej niż u resellerów, co zdarza się oczywiście bardzo rzadko. Tymczasem ja za dzisiaj bardzo Wam już dziękuję. Pamiętajcie, jeżeli ten film Wam się spodobał lub okazał się dla Was przydatny, nie zawahajcie się zostawić wielkiej łapki w górę. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to rozważcie również subskrypcję mojego kanału. Bardzo mocno pomoże mi to w jego rozwoju. Tymczasem raz jeszcze dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.